Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfolio kryptowalut z małym kapitałem. Jak wiesz, co weekend spotykamy się, aby za 20 zł kupić Bitcoina oraz za drugie 20 zł kupić altcoina z dwóch powodów, żeby sprawdzić, czy w ogóle takie inwestowanie ma sens, a druga inwestowanie z takim małym kapitałem ma sens, a druga sprawa, żeby porównać, czy bardziej się opłaca po prostu równomiernie, ale stabilnie inwestować w Bitcoina, czy może jednak wybrać altcoiny. Pamiętaj, to co tutaj robimy, robimy long term. Zapowiedziałem, że ta seria potrwa przynajmniej do końca 2018 roku, jednak już planuję pewne zmiany i myślę, ta seria się na pewno wydłuży i wprowadzimy trochę więcej ciekawszych rzeczy. Ale póki co, zobaczmy, jak wygląda nasze portfolio, bo wygląda bardzo, bardzo, bardzo źle. Tak? Oczywiście dla wielu osób, tak? Ponieważ pamiętaj, te portfolio, które budujemy, to jest portfolio na long term, tak? Pierwsze zyski będziemy sprawdzać właśnie na koniec 2018 roku. Ale zobaczmy, jak wygląda na razie nasze portfolio. Tak więc zauważ, od początku zaczęliśmy budować, jak pamiętam dobrze, listopad. Tak, koniec listopada 2017 mieliśmy oczywiście górkę, potem spadek, znowu górkę, teraz spadek. Tak, jak swojej córki zapytałem, pokazała mi ten wykres, co ciekawe. Jeżeli tu widzisz, że to jest górka, tu spadek, tu górka, tu spadek i zapytałem, jak myślisz, w jakim kierunku pójdzie teraz wykres? Zgadnijcie, co odpowiedziała. Ok, zostaję Was z tą odpowiedzią, bo myślę, że odpowiedź jest bardzo, bardzo oczywista. Oczywiście, być może moja córka się myli, ale jednak jeżeli obserwujemy na razie wykresy kryptowalut, po prostu tak to cały czas się zachowywało, więc myślę, paniki nie ma co siać, aczkolwiek jest moment krytyczny, można powiedzieć, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, bo cena zeszła poniżej dołków z lutego, z 6 lutego, czyli poniżej 5900 dolarów, czy tam niecałych 6000 dolarów z jakimiś tam groszami, co oznacza, że ta linia oporu, która do tej pory, od której się dwa razy już Bitcoin odbił, niestety schodzi poniżej. Może to oznaczać, powtarzam, może to oznaczać bardzo zły scenariusz dla Bitcoina na kolejne miesiące. Jak będzie? Zobaczymy. My naszą serię kontynuujemy, tak żeby po prostu sprawdzić, jak sobie radzić w dobrych czasach, w złych czasach. Oczywiście kluczem będzie, żeby w złych czasach kupować, tak? Ale najważniejszym w naszej strategii, ponieważ tak kupujemy co tydzień, więc trafimy na te i na te czasy, żeby ewentualne zyski zrealizować w momencie, kiedy przyjdą czasy dobre, a zawsze po czasach złych przychodzą czasy dobre. Tak, zmiany cen Bitcoina, jeżeli obserwowałeś, miały już miejsce chyba 12 lub 14 razy, tak, gdzie widzieliśmy spadki 70-80%, tak, przez od historii Bitcoina, więc to nie jest pierwszy raz i moim zdaniem absolutnie nie ostatni, ponieważ no, rynek kryptowalut nie tyle może co się nasyca, ale wciąż przychodzą nowi inwestorzy, którzy planują, jak to ugryźć. A dzisiaj patrząc, nawet to był moment, chyba kwiecień, pamiętam taki duży skok ceny. Mieliśmy ten pierwszy dołek w lutym, potem drugi chyba w kwietniu, jak się nie mylę, zaraz zobaczymy. I znalazł się inwestor, który zaczął skupować Bitcoina, czy może to nawet było w lutym, zaczął skupować Bitcoina i kupił 94 tysiące Bitcoinów, jak się nie mylę, jeżeli się mylę, możesz mnie poprawić, tak? Jak się nie mylę, było to tutaj albo tutaj. Po prostu znalazł się inwestor, który prawie 100 tysięcy Bitcoinów kupił w tym momencie, tak? I mieliśmy te górki. Teraz mamy ten kolejny dołek, bardzo jesteśmy zbliżeni do tych pozycji. 5800, ja bym powiedział, że to jest wciąż ten nasz support line. Został oczywiście on przełamany, jednak jeżeli nie będzie odbicia, będzie myślę źle. W sensie, że cena pójdzie do dołu, tak? Z innej perspektywy być może to będzie czas, żeby po prostu w Bitcoina wtedy wejść trochę mocniej, jeżeli o tym myślałeś. I teraz, zanim pójdziemy dalej, zanim wykupimy kolejne krypto dzisiaj, chciałbym Ci powiedzieć, żebyś został do końca, ponieważ mam dla Ciebie informację, jaką chciałbym się mocno z Tobą podzielić, ponieważ znalazłem coś, na czym, co będę testował i dzięki czemu będzie można, myślę, że będzie można zarabiać na kryptowalutach dodatkowo. Tak, jako po prostu element naszego portfela, jako element naszej dywersyfikacji zarabiania w ogóle w internecie. Więc koniecznie zostań do końca, tak? Zdradzę Tobie szczegóły. Ok, i zanim przejdziemy jeszcze dalej, druga informacja. Wiele osób, patrząc na dzisiaj na rynek, na ten spadek, zwłaszcza od tego momentu, tak? Czyli jesteśmy właściwie od
początku maja, czyli 2 miesięcy, rynek tylko idzie w dół. Teraz wiele osób myśli, że to jest zły moment, tak? I ja, żebym dzisiaj był nowy, prawdopodobnie też bym tak pomyślał. Jednak, co jest takie może niepocieszające, tak? Ale co jest takie logiczne, zauważ, że w tym momencie, na pewno w 2018 roku, jeżeli jesteś taką osobą, która zaczęła inwestować w kryptowaluty w 2018 roku, proszę, zostaw koniecznie komentarz tutaj na dole, że jesteś po prostu taką osobą, bo założę się, że po prostu twoje portfolio jest na minusie. Tak, jeżeli inwestujesz w alty czy w bitcoina, twoje portfolio po prostu jest na minusie. No chyba, że trafiłeś te w magiczny sposób te dołki. Dlaczego mówię w magiczny? Ponieważ nikt nie jest w stanie ich przewidzieć, kiedy one nastąpią. Więc jeżeli jesteś osobą, która dzisiaj ogląda to wideo, musisz wiedzieć, że jesteś w lepszej pozycji niż wszystkie osoby, które dołączyły do tej pory. Masz najlepsze ceny ze wszystkich możliwych cen, jakie były w tym roku. Bardzo prosta sprawa. Ja tak to widzę, tak w większości oczywiście, bo niektóre krypto wciąż miały swoje dołki jeszcze niższe, tak? Dzisiaj, ale tak czy siak dzisiaj ich ceny mocno znurkowały i zaraz się tym cenom przyjrzymy. Więc bardzo ważna informacja, myślałem, że też się z tym to podzielę, ponieważ no ja, żebym był dzisiaj nowy, to i żeby ktoś mi to powiedział w ten sposób, myślę, że byłoby to taką zachętą. Oczywiście pamiętaj, tak? Bo patrząc na polskie prawo, muszę wspomnieć, że to nie jest porada inwestycyjna, ale patrząc na te osoby, które dołączały się, ja jestem tą osobą, która też inwestowała tutaj na tym dołku, na tym dołku, na tym dołku, na tym dołku, tak? I teraz też inwestuję na tym dołku, więc koniec końców uśredniam swoje ceny, jednak moje portfolio także osobiste, no w sumie wciąż jest na plusie, ponieważ ja zaczynałem jednak dużo, dużo wcześniej, to był sierpień 2017, więc wtedy wciąż ceny krypto, wtedy market cap był na poziomie chyba 70 czy 80 miliardów, więc wciąż jest 3 razy większy. Jednak te krypto, nowe krypto, które się pojawiły, w które inwestowałem, po prostu dzisiaj są na minusie. Jednak ja się tym nie martwię, ponieważ ja przechodziłem już przez tą drogę, gdzie przez kilka miesięcy od początku obserwowałem, jak wartość mojego portfolio spada i wtedy bardzo mocno wbiłem się z myślami, moje pierwsze pieniądze, pierwsze inwestycje, tak, w kryptowaluty, i widząc od razu minusy na moim blockfolio, nie motywowało to za bardzo. Więc potem przyszedł oczywiście czas odbicia i było wszystko dobrze. Teraz, kiedy przyjdzie czas odbicia, nie wiem, myślę, że w grudniu najszybciej. Jeżeli nie, to nie mam zielonego pojęcia. Być może za rok, za półtora, tak, bo mieliśmy takie przerwy. Jednak, hej, wciąż myślę, to nie jest duży okres na to, co tak naprawdę, na co możemy się przygotować, ponieważ jest masę, mnóstwo ekspertów, naprawdę z top półki, że tak powiem, którzy no, widzą market, sam market cap na poziomie 5-6 trylionów jeszcze w tym roku. Więc jak będzie, nie wiem, zobaczymy. No ale myślę, dzisiaj moment, pomimo właśnie tego, że mamy czerwono, jest momentem dobrym, żeby pomyśleć, żeby zacząć, ponieważ wciąż jesteś w lepszej sytuacji niż prawdopodobnie, no właściwie 99% osób, które zaczęły swoją przygodę z kryptowalutami w 2018 roku. Więc ja dzisiaj to wykorzystuję i na pewno już ja poczyniłem swoje zakupy na swoje ulubione krypto i dzisiaj podzielę się jedną kolejną taką krypto, którą po prostu kupię, którą mam u siebie w portfolio, którą też buduję już od jakiegoś czasu, ale to za chwilę. Ok, więc nasze portfolio, dominacja Bitcoina 57,6%, góra, dół, czy więc jesteśmy na pewno w plecy. Ale oczywiście nie sprzedajemy, tak? To jest, myślę, klucz. No bo dzisiaj, no ta, patrząc na to, no jednak ludzie się wyprzedają, tak? Widzą ten jeden dołek, drugi dołek. Teraz Bitcoin się trzymał tą cenę, tak? Spadł do 6666666. Ludzie nie wytrzymują takich po prostu momentów i jednak sprzedam. Bo znowu negatywny artykuł, na jakichś grupach czytają informacje. Myślę, jeżeli masz projekt, w który wierzysz, trzymaj. Po prostu trzymaj i dokupuj w takich momentach jak ten. Tak? Ja już tą lekcję odrobiłem, to robię. Jak będzie? Być może to nie jest. Tym razem się to po raz, nie wiem, to będzie już kilkunasty raz właściwie w historii kryptowalut, że to się tym razem jednak nie sprawdzi. Jednak do tej pory się sprawdzało, więc myślę, że warto nad tym się zastanowić. Ok, więc jak widzisz 42%, no najgorszy moment dzisiaj ever w naszym portfolio, tylko jedna krypto na plusie, SON, reszta wszystko, nasz SON, czyli ruski superkomputer, tak, który kupowaliśmy jakiś czas temu, więc w stosunku do złotówki jesteśmy prawie połowę, można powiedzieć, straciliśmy, tak, powiedzmy 1000 zł to 500 w plecy. Ale spoko, ja nie sprzedaję, więc się nie martwię na obecną chwilę. A w stosunku do Bitcoina minus 13%. Ok, ale lecimy dalej z tematem, czyli dzisiaj zakup, robimy to co zwykle, czyli kupujemy Bitcoina. Ok, więc kupujemy za 20, tak?
Szybkie kupno, chcę kupić za złotówki, nie za 20 bitcoinów, za złotówki. 91 tysięcy satoshi. Zdecydowanie jest to rekord, jeżeli chodzi o ilość 91346. 91346. OK. I wrzucimy do naszego portfolio. 91346. Kurczę, może. Dobra, szybko, szybko wpiszemy. Najpierw wrzucamy 40 naszych wirtualnych złotych, jak zwykle, żeby mieć lepsze statystyki. Tak, i teraz robimy trade. Amount 91346. Naprawdę dużo bitcoina dzisiaj kupiliśmy. No to jest dobre, tak? Jeżeli zbierasz, nie wiem, jeżeli zbierałbyś, do czego to porównać? Nie wiem, zbierałbyś znaczki i dzisiaj kupujesz regularnie, nie wiem, znaczki do swojego klasera, nie wiem, czy to dobre porównanie, ale powiedzmy, kupujesz znaczki, cały czas kupowałeś po 5 znaczków, po 6, a dzisiaj możesz do swojego klasera kupić raptem 10 znaczków, to pewnie byś kupił za tą samą ilość, tak? Tak to można spojrzeć, tak? No bo tak to faktycznie jest. Dzisiaj wartość nabywcza twojej waluty, fiata, jest po prostu dużo, dużo wyższa. I takie momenty się wykorzystuje. Nie kupuje się wtedy, kiedy można kupić mało, kiedy jest górka. Tak robi większość ludzi. Niestety koniec końców kończy się to źle. Druga sprawa, pamiętaj, long term. Nie 2-3 miesiące to nie jest long term. 2-3 lata to już myślę, jest medium term tak naprawdę. Nawet jeszcze nie long term. Słyszałem takie powiedzenie, że jeżeli nie jesteś gotowy wejść w jakąś kryptowalutę, obserwować ją przez i trzymać przez 50 lat, to w ogóle nie powinieneś inwestować. Tak, jeżeli myślisz oczywiście o long termie, no chyba, że twoja strategia jest inna, ale jeżeli myślisz o long termie, no tak myślę powinno być. Obserwujemy projekt i jeżeli coś się dzieje faktycznie w projekcie, nie wiem, umiera właściciel, choć nie daj Boże oczywiście, umiera właściciel, wiadomo, w takich momentach nurkuje wszystko lub główny mózg operacji, coś się dzieje lub partnerzy się rozchodzą. Tak, takie rzeczy trzeba obserwować. Dużo może się wydać, to jest po prostu biznes. Tak samo każdy coin to jest, pamiętaj, biznes, to jest firma, to jest pomysł, to jest startup. A niestety część z tych startupów odpadnie, no taki jest rynek. Więc warto i właściwie nie warto, trzeba to robić, trzeba to obserwować. OK, mamy Bitcoina 91346. Jakiego coina kupimy? Obiecałem wam, że dodamy coś nowego i dodamy, jak wiesz, ja jestem na etapie teraz właściwie od miesiąca, dwóch miesięcy kupuję praktycznie tylko, może w 90% coiny infrastrukturalne, czyli coiny, na których podstawie, na których bazie będzie można budować kolejne projekty. Tak jak właśnie Ethereum kupowaliśmy, tak jak kupowaliśmy OneChain i dzisiaj kupimy kolejną krypto, która moim zdaniem ma ogromny potencjał. Jest to Zilliqa. Wiem, że niektóre osoby już mnie męczyły, tak? A co z Zilliqą, co myślisz o Zillice? No uważam, jest to mega, mega projekt i dzisiaj jest w cenie poniżej 1000 satoshi. Tak, można kupić to na mnóstwo giełdach, ja to zbieram na OK Exchange, jak się nie mylę. Tak, jednak teraz także jest szansa to kupić na mnóstwo giełd. Binance, Kraken, czyli wszystkie właściwie główne giełdy. I teraz, ponieważ w tej serii także często mnie prosiliście, żebym umawiał coiny, jednak by zajęło to po prostu za dużo czasu, ponieważ tutaj chciałbym stricto, kupujemy coina tego, który mam w swoim portfelu, dodajemy i obserwujemy po prostu, jak to się zmienia w czasie. Jednak pomyślałem, że jednak tą dodatkową wartość warto też przedstawić i postanowiłem, że na moim blogu www.cryptostarter.pl zrobię oddzielną zakładkę, gdzie wszystkie coiny, oczywiście teraz po kolei, będę po prostu opisywał, tak? Ten coin po prostu i będę robił analizę tego coina, więc jeżeli będziesz miał ochotę, żeby po prostu sprawdzić sobie te kryptowaluty, w jaki sposób ja je postrzegam i po prostu jak ja je analizuję, po prostu co dla mnie jest w tych coinach bardzo ważne, takie opisy teraz zacznę dawać, myślę, jednego coina na tydzień przynajmniej. Postaram się teraz dodać, to jest moja taka obietnica, żeby po prostu nie tracić czasu tutaj i myślę, zacznę właśnie od Zilliqa. Zilliqa jest to kolejny infrastrukturalny coin. Może wejdźmy tutaj. Zilliqa. Doszedł on już do ponad miliarda market capu, zszedł do 445. No takich okazji się po prostu nie przegapia. No moim zdaniem, tak? Ja zacząłem inwestować w Zilliqę, jak cena była wyższa, więc dla mnie tym bardziej teraz jest, cena jest bardziej korzystna. Oczywiście mieliśmy od czasu startu, mieliśmy tę cenę niższą na poziomie 3, 4, 5, market cap na poziomie około 300 milionów. $300 milionów, jednak no teraz taki gwałtowny spadek moim zdaniem się po prostu wykorzystuje.
Więc to też zrobimy, ale najpierw musimy wiedzieć, ile tych coinów 91, 3, 4, 6 podzielić na. Teraz ktoś sprzedaje po 993. 993. 91, 98. Powiedzmy 92 coiny kupimy, tak? 92 coiny. Czyli ktoś sprzedaje tutaj. Kupujemy 92 coiny. OK, buy order has been placed, dodane do mojego tutaj salda, a my dodamy do naszego. 92. I równowartość 20 zł, tak, w Bitcoinach. Dlatego właśnie mamy fajne to porównanie na koniec. Więc pojawiła się Zilliqa, tak, czyli kolejny po prostu blockchain, tak, infrastruktura. Moim zdaniem te coiny, obserwując rynek, te coiny mają się najlepiej. Dlatego teraz większość moich pieniędzy inwestuje właśnie w coiny infrastrukturalne, część pieniędzy w takie nowsze projekty, tak. Tak na przykład mamy projekt, w który też muszę Ci to przyznać, że teraz doinwestowuję. Jest to projekt Bitdegree. Oczywiście wciąż jest to mała część mojego portfolio. Gdzie jest Bitdegree? Tak, czyli edukacja w blockchainie. 1,3 centa na obecną chwilę. Cena w ICO 5 centów. Kupywaliśmy już chyba po 3 centy w naszym eksperymencie. Market cap tylko 5 milionów i znowu na long term taka cena, no mega po prostu, naprawdę mega. A ten team pracuje, cały czas coś tam się dzieje. Jednak patrząc na rynek, ludzie są właśnie skupieni na coinach infrastrukturalnych. Tam będzie szło najwięcej pieniędzy, ponieważ to buduje cały system, tak? To buduje po prostu cały system, na którym będzie oparty, na którym jest oparty świat kryptowalut, tak? Ethereum, EOS, OneChain, Zilliqa i mnóstwo innych coinów infrastrukturalnych, które po prostu mają tak naprawdę największe znaczenie. No to też moim przynajmniej zdaniem tak jest. Tak, takie coiny odchodzą trochę do lamusa, tak samo te coiny, które mamy już w portfolio, gdzieś tam ludzie o nich teraz zapominają, jednak te coiny wciąż, te projekty wciąż się rozwijają i kiedy przyjdzie moment, gdzie rynek po prostu pójdzie do góry, ludzie zaczną realizować swoje zyski właśnie z coinów infrastrukturalnych i będą chcieli gdzieś te pieniądze ulokować, czyli w projektach tych najbardziej obiecujących, takich pobocznych, że tak powiem. No bo one są poboczne, chociaż Bitdegree sam w sobie jest jednorożcem, tak? Czyli jest pierwszy, jeżeli chodzi o edukację na blockchainie. Może cofnąć się kilka odcinków, bo mówiliśmy trochę o tym więcej. Mam konto na Bitdegree, już nawet wykorzystałem kilka szkoleń, ponieważ był on za darmo, część wciąż jest za darmo, więc zachęcam Cię, żeby zajrzeć na platformę Bitdegree, zarejestrować się i masz tam darmowe szkolenia, te, za które normalnie za taką edukację płaci się, nie wiem, dziesiątki czy setki dolarów. Takie kursy, możesz mieć po prostu je na obecną chwilę za free. Nie wszystkie, ponieważ niedawno była ta zmiana, gdzie no, zaczynają się pojawiać już płatne szkolenia, jednak wciąż to się właśnie w tym kierunku rozwija i wciąż możesz na tym skorzystać. Więc myślę, że warto, zwłaszcza przy no, 1,3 centa. Tak samo Zilliqa, cofnijmy się jeszcze, 15% spadku. Tak, nie wszystkie coiny poszły tak dużo, ale Zilliqa poszła, więc no, myślę, dlatego właśnie korzystamy na tym dzisiaj. O, 993, już 996, czyli no to tam nic na obecną chwilę nie znaczy. No jednak zazwyczaj jest po takich czerwonych świecach długich, jednak jest odbicie. Myślę, w idealny moment teraz trafiliśmy, więc postaram się też te wideo wrzucić jak najszybciej, tak żeby ta cena była jeszcze na poziomie, nie wiem, powiedzmy nawet tutaj, wciąż będzie mega, mega okazją. Zresztą kupowałem Zilliqa jeszcze drożej, więc wciąż uważam, patrząc gdzie był market cap na maksa, to było w maju, tylko w okresie koło konsensusu, 1,5 miliarda, słuchajcie, czyli market cap już był około 3,5 raza wyższy niż jest teraz. I to zaledwie miesiąc temu, więc już widzieliśmy potencjał Zilliqa, a Zilliqa to jest, pamiętaj, nowy coin, który pojawi się dopiero w tym roku. Ok, więc to było na tyle. A więc rzecz, jaką chciałem się z Tobą podzielić, na koniec, to, którą obiecałem, jest... Red Braces. Jest nowy projekt stworzony przez Polaków, redbraces.pl. Jest to projekt oparty o arbitraż, tak? Czyli o tak zwany skaner kryptowalut. Skaner kryptowalut, gdzie po prostu otrzymujemy sygnały z rynku,
Tak? Jest to teraz okres pre-launchu, jest właściwie trzeci dzień dzisiaj, gdzie przez miesiąc czasu w promocyjnej cenie możemy korzystać po prostu z tego narzędzia. Co mi się podoba, że nie zostawiamy z żadnych środków w firmie, że środki moje na giełdach są, ja mam nad nimi kontrolę. Po prostu dostajemy sygnał o arbitrażu. Czym jest arbitraż w skrócie? Dostajemy sygnał, że pomarańcze na jednej giełdzie są po prostu po 2 złote, ale na giełdzie drugiej ktoś chce je kupić za 3 złote. Tu ktoś chce sprzedać za 2, a tu ktoś chce kupić za 3. Naszym zdaniem jest kupić za 2, wysłać tu i sprzedać za 3. Tak? Jednak tych sygnałów jest bardzo dużo. Można samemu się pogubić, ponieważ sam się bawiłem arbitraż wyszukując tych okazji. Jednak ten skaner może być po prostu bardzo, bardzo pomocny, otrzymując sygnały na giełdzie A, po prostu możemy to sprzedać na giełdzie B. Jest dużo rzeczy jeszcze pobocznych, które też trzeba wiedzieć. Jeżeli jesteś nowy w kryptowalutach i nie wiesz, czym jest arbitraż, na sukces arbitrażu będzie wpływać szybkość transakcji, czyli przesył tej kryptowaluty, więc trzeba wiedzieć, które kryptowaluty, na których warto się skupić. Kolejna sprawa, koszty wypłat, tak? Ponieważ to też jest część, oczywiście, to jest część Twojego tradu, więc wciąż trzeba będzie to wliczyć w cenę, dlatego też stworzę grupę na Facebooku, gdzie będziemy się po prostu dzielić tymi informacjami. Pamiętaj, nie ma tu żadnej obietnicy, tak? Jest to nowy projekt, ja zdecydowałem się to przetestować, jest to $50 za miesiąc za testowanie tego skanera. Jeżeli chcesz, redbases.pl, możesz się zarejestrować po prostu i wypróbować ten skaner dla siebie. Tak, i po prostu zobaczyć, czy to jest coś dla ciebie. Jak będzie, czy on jest skuteczny, czy nie, nie wiem. Na obecną chwilę się przyglądam, robię wszystko na sucho, jednak jutro będę, zaczynam jutro, od jutra robić pierwsze moje transakcje na realnych kwotach i na pewno będę się tym dzielił na grupie zamkniętej gdzieś na Facebooku. Dlaczego? No bo znowu, nowy projekt, zero obietnic, nie wiem co będzie, tak? Wiem na czym polega arbitraż. Mega mi się podoba, że nie wpłacam żadnych środków dla firmy. Absolutnie ja mam pełną kontrolę nad moimi środkami. Ja mam tylko narzędzie, z którego korzystam, po to po prostu, aby kupować na jednej, sprzedawać na drugiej, zysk, 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 czyli po prostu zwiększać wartość swojego portfolio. Znowu, 27 dni zostało, tak? Okresu pre-launch. Jeżeli zechcesz przetestować tą platformę dla siebie za $50, ponieważ za 27 dni cena wzrasta do 100 za miesiąc. Myślę, to jest ta okazja. Chcesz czy nie, oczywiście Twoja sprawa, wszystko zostaje w Twoich rękach, jednak no, czułem się zobowiązany, żeby z Tobą się tym podzielić. Druga sprawa, za miesiąc pojawi się też także bot, czyli tutaj mamy oczywiście pracę manualną, czyli my po prostu, to są nasze środki, my robimy co chcemy, jednak tak samo będziemy mieli dostęp do bota. Dzięki któremu też będzie, bo to oczywiście działa automatycznie, czyli my będziemy go po prostu ustawiać, mamy tutaj i będziemy mieli instrukcję, i który będzie też tam generował zyski. Czy tak będzie? Nie wiem. To jest okres pre-launch, to jest okres testu. Wiem, kto za tym stoi. Profesjonalni traderzy z wieloletnim, nie 5, 10, 15, ale z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, tak? Zebrali się, żeby stworzyć te narzędzia, więc generalnie no, ja jestem na tyle ciekaw, co to może przynieść i jakie dla nas może dać rezultaty. Więc ja z tego skorzystałem, dzielę się tym z Tobą, Ty zrób z tym, co zechcesz. Tak? Red Braces Scanner, redbraces.pl, możesz tam założyć swoje konto. Link także do rejestracji zostawię pod tym wideo. Jeżeli oczywiście chcesz, jest to niezobowiązujący, tak? Ponieważ no, wciąż to są kryptowaluty, to jest ryzyko, więc nie wiemy jak będzie. Jeżeli po tym okresie prelunchu, prawdopodobnie dopiero wtedy zaczną się pojawiać jakieś wideo z mojej strony na temat tego projektu, raczej będziemy rozmawiać na zamkniętej grupie na Facebooku, ponieważ, no nie wiem, to jest okres testów, tak? Więc nie wiem, co się wydarzy i no po prostu nie będę o tym mówił tutaj oficjalnie na kanale YouTube, raczej tylko zamknięta grupa na Facebooku. Ok, więc to było tyle na dzisiaj. Jeżeli była w tym jakakolwiek dla Ciebie wartość, koniecznie zostaw łapę w górę, subskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, a także zapraszam Cię do oglądania kolejnych wideo, nie tylko z tej serii, ale z innych serii, które prowadzę na tym kanale, gdzie pokazuję po prostu, jak zarabiać skutecznie w internecie. Tak? No i kolejna sprawa, oczywiście, Red Braces Scanner, to jest taki dodatek, tak, gdzie się pomyślałem, że podzielę się z tym z Tobą, zrób z tym, co zechcesz. Mam nadzieję, że koniec końców takie narzędzia, jakie daje Red Braces Scanner, po prostu zaczną się przydawać dla amatorów, tak? Bo wciąż jesteśmy amatorami. Nie jesteśmy traderami. Chciałem tradować, było to jakiś czas temu, chciałem tradować. Nawet wziąłem szkolenie u coacha Majka, gdzie po prostu uczył kryptowalut. To dobre szkolenie, jeżeli chcesz się nauczyć podstaw. Jednak ja swoje pieniądze na giełdzie potem straciłem i stwierdziłem, że do tradingu
Nie wracam. Oczywiście szkolenie Coach Mike'a nie jest to szkolenie tradingowe. Ogólnie to jest szkolenie o kryptowalutach, jednak ja zdecydowałem się tradować. A jednak do tradingu trzeba mieć web. Tutaj trochę inna sprawa, ponieważ dostajemy sygnały z rynku, gdzie możemy po prostu kupować, sprzedawać. Wygląda dobrze, jak będzie, zobaczymy. Ok, to było na tyle. Trzymaj się, pozdrawiam Ciebie serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!